Ból, sztywność oraz dyskomfort w odcinku lędźwiowym i krzyżowym kręgosłupa to taka przypadłość, której doświadczy 80% ogółu społeczeństwa, więc najprawdopodobniej doświadczysz jej także ty. A jeśli już jej doświadczysz, to żeby nie panikować, nie stresować się, to po prostu warto wiedzieć, co robić i jak sobie pomóc nawet w domowych warunkach. Wiele osób, które doświadcza jakiegoś właśnie wzmożonego napięcia, bólu, dyskomfortu w odcinku lędźwiowym, boi się, nie wie co robić, więc przestaje się ruszać, tylko po prostu stara się odpocząć. I czasem, nie ukrywam, jest to dobre, bo jeśli ból owszem przejdzie, to wszystko jest okej. Jednak bardzo często bywa tak, że jeśli ten ból przeciąga się nieco dłużej, to ta dana osoba jeszcze mniej się rusza, boi się ćwiczyć, boi się robić cokolwiek, do fizjoterapeuty często też nie pójdzie i niestety wtedy ciało jeszcze bardziej się usztywnia, mięśnie się osłabiają, niektóre bardzo mocno się napinają i tak naprawdę robi się taka pętla, gdzie ból powoduje kolejny ból, jeszcze bardziej wzmożone napięcie, dlatego warto działać od razu. Przyczyn wystąpienia bólu może być bardzo wiele. Wiele może być też rozwiązań. Jednak z mojego doświadczenia trenerskiego wynika, że bardzo często osoby, które odczuwają pewnego rodzaju dyskomfort w odcinku lędźwiowym i krzyżowym, mają tutaj problemy z tym, że właśnie bardzo dużo siedzą w ciągu dnia, prowadzą ten siedzący tryb życia, mało aktywny, często mają osłabione mięśnie brzucha, często po prostu mięśnie w obrębie odcinka lędźwiowego są bardzo mocno pospinane, więc zauważyłem, że wprowadzając ćwiczenia mobilizacyjne, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia wzmacniające, proste, które trwają 20-25 minut, można sobie pomóc i to pomóc na zasadzie zrobię to teraz i już teraz poczuję, że jest mi lepiej, że te mięśnie są bardziej rozluźnione, że dyskomfort się zmniejszył albo nawet całkowicie zniknął i jeśli będziemy sobie kontynuować tego typu pracę, to jesteśmy w stanie zmienić pewnego rodzaju te ustawienia błędne w ciele i po prostu zacząć funkcjonować dużo lepiej. Dlatego teraz pokażę krótki przykład różnych ćwiczeń, które u moich podopiecznych działają, także pewnie zadziałają także u Ciebie. Wypróbuj. Zaczynamy nasz trening, ja już jestem po drugiej stronie mikrofonu po to, żeby omówić wszystkie ćwiczenia, jakie będę tutaj prezentował. No i całą strategię ulgi naszego dolnego kręgosłupa rozpoczniemy od rozluźniania powięzi. Więc zaczniemy sobie od samego dołu, od rozcięgna podeszwowego, więc potrzebujesz piłeczkę. Jeśli nie masz piłeczki, no to może być na przykład jakaś twarda butelka szklana. To nie ma być mocny nacisk, więc no ta butelka raczej nie powinna pęknąć, więc weź sobie to pod uwagę. No ale idealnie byłoby mieć po prostu piłeczkę, no idealnie. To nie jest jakaś droga sprawa, możesz kupić u mnie na stronie albo możesz po prostu znaleźć sobie nawet w sklepie zoologicznym za 10 zł. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby przerolować całą stopę. Jeśli są jakieś miejsca bólowe, to nawet można się zatrzymać i chodzi o to, żeby tak po 30 sekund na stronę popracować. Gdy już to zrobimy, dalej potrzebujemy rolera i będziemy szli wyżej z naszą tylną taśmą i będziemy sobie rolować łydkę i tutaj znowu rolujemy sobie całą od ścięgna Achillesa aż do samej góry, ale nie wjeżdżamy na dół podkolanowy. Jeśli znajdziemy jakieś miejsce bólowe, no to możemy sobie jeszcze poruszać stopą góra-dół, od zgięcia podeszwowego do grzbietowego, no tak po to, żeby rozluźnić tą łydkę. Pamiętaj tylko o tym, żeby mieć ją taką rozluźnioną, żeby nie napinać całego ciała. Jeśli chcesz, to możesz tą łydkę dodatkowo dociążyć drugą nogą, wtedy jeszcze większy nacisk oczywiście tam będzie i prawdopodobnie większy efekt rozluźnienia. Oczywiście warto jest, żeby przerolować oczywiście obie strony, bo to jest istotne. Dalej będziemy rozluźniać pasmo biodrowo-piszczelowe i tutaj od razu wspomnę, że to pasmo biodrowo-piszczelowe to nie jest tak, że my je porolujemy i manualnie je w jakiś sposób rozbijemy, tak to nie działa, ale poprzez to, że jest ten lekki nacisk, dajemy tutaj sygnał do naszego układu nerwowego poprzez mechanoreceptory do tego, żeby chwilowo ta struktura uległa, powiedzmy, rozluźnieniu, tak mówiąc kolokwialnie. Chodzi o to, żeby to napięcie, które ewentualnie tutaj jest dość takie wzmożone, żeby na chwilę nam troszeczkę odpuściło, po to, żeby później w czasie ćwiczeń móc przepracować te wszystkie struktury, żeby mięśnie po prostu nie były tak mocno spięte, jak były wcześniej. No i jeszcze na koniec głowa prosta mięśnia czworogłowego uda, więc cały przód uda również warto wymasować. Dalej już końcóweczka naszego rolowania to mięsień pośladkowy, mięsień gruszkowaty i w zasadzie tutaj wykładamy sobie
sobie nogę na nogę i rolujemy sobie cały pośladek tak jakby po biodrze, czyli nie tak bardzo po tym pośladkowym wielkim, ale też po tym pośladkowym średnim i małym, więc tak sobie troszeczkę wjeżdżamy prawie do odcinka lędźwiowego. A jeśli jest jakieś miejsce, które wyjątkowo boli, możesz zatrzymać, poruszać kolanem do przodu, do tyłu, góra, dół i rolujemy sobie dalej. No i takie właśnie rolowanie świetnie przygotuje nam wszystkie struktury mięśniowo-ścięgnisto-powięziowe na dalsze ćwiczenia, które będą właśnie rozciągające, mobilizacyjne i wzmacniające. Czyli jeśli sobie to przerolujesz, no to efekty będą na pewno lepsze, a jeśli nie miałeś czasu albo nie miałeś sprzętu, no to po prostu przejdź do kolejnych ćwiczeń. I ćwiczenie numer 5 już tutaj nie wymaga żadnego rolera. Co robimy? Leżymy sobie na plecach, przyciągamy sobie kolano do klatki. Co jest ważne? Noga, ta, która jest prosta, ma być prosta. Pięta leży na ziemi, pośladki leżą na ziemi, lędźwia w miarę przylepione do podłoża i staram się przyciągnąć kolano jak najbliżej do klatki piersiowej. Staram się, żeby ta druga noga, która jest wyprostowana, żeby ona się nie unosiła, to jest istotne, bo ona również jest tutaj rozciągana. No i w ten sposób pamiętam sobie o tym, żeby oddychać i spokojnie trzymam sobie przez 30 sekund lewa noga, później 30 sekund prawa noga i później znowu 30 sekund lewa, 30 sekund prawa, czyli mamy po 30 sekund na nogę i oczywiście robimy dwie serie. Ważne jest to, żeby po prostu tutaj dać sobie czas, oddychać i spokojnie wczuć się w to, co się dzieje w ciele. Kolejne ćwiczenie. I tutaj znowu pozycja ta sama, więc w zasadzie nie trzeba nic robić. Kolano prawie tak samo, tylko że teraz będziemy je przenosić do boku i tym sposobem będziemy bardzo mocno tutaj pracować właśnie i odcinkiem lędźwiowym, i całym kręgosłupem, więc wszystkie mięśnie, ścięgna, powięzi będą świetnie tutaj rozciągane do tej rotacji. Bardzo możliwe, że usłyszysz takie charakterystyczne chrupanie gdzieś tam w okolicach miednicy w stawie krzyżowo-biodrowym. Po prostu przytrzymaj, pooddychaj i znowu 30 sekund na stronę. Bardzo prosta sprawa, po prostu unosisz kolano i ręką dociągasz do boku, druga ręka zostaje na ziemi. Pamiętaj o tym, żeby zrobić wydech, spokojny, długi wydech po to, żeby się rozluźnić i na pewno w tej pierwszej serii będziesz tak mocniej napięty, a już w drugiej serii przyjdzie ci to łatwiej. Kolejne ćwiczenie, będziemy tutaj mobilizować grupę kulszowo-goleniową. Pewnie to ćwiczenie znasz, jeśli ten kanał śledzisz nieco dłużej. Świetne ćwiczenie. I tutaj co będziemy robić? Będziemy robić wyprost nogi, przytrzymanie przez 10 sekund, następnie ugięcie, znowu wyprost, znowu 10 sekund przytrzymania i tak 3 razy, czyli łącznie ten moment, gdzie noga jest wyprostowana, będziemy utrzymywać przez 30 sekund, czyli 3 razy po 10. Naturalnie mamy dwie serie. No i pamiętaj o tym, że im bliżej kolana złapiesz, tym po prostu będzie noga bardziej będzie bardziej w kącie prostym do tłowia i to ten efekt rozciągania będzie większy. A jeśli jest ci za trudno, jeśli nie jesteś w stanie tej nogi wyprostować, to po prostu złap dłońmi nieco niżej, nieco bliżej pośladka i wtedy będzie ci łatwiej. Pamiętaj o obu stronach. Dalej przechodzimy do rozciągania mięśni pośladkowych, czyli te mięśnie, które wcześniej były rolowane, teraz będziemy je świetnie rozciągać, więc pozycja 90-90 i robisz sobie skłon, przy czym pamiętaj, żeby ten skłon robić o prostych plecach i szukaj takiego ustawienia, żeby czuć, że pośladek nogi wykrocznej się rozciąga, więc w zasadzie i pośladek, i biodro, i odcinek lędźwiowy. Jeśli możesz, jeśli czujesz, że dasz radę, możesz nawet się położyć tułowiem na nodze, przy czym pamiętaj, że staraj się robić skłon nie w kierunku tak naprawdę kolana, tylko bardziej w kierunku łydki, a nawet w kierunku stopy. A jeśli jeszcze bardziej chcesz przyprogresować, to w ogóle możesz przejść z tej pozycji 90-90 do takiej innej pozycji, gdzie noga ta zakroczna jest wyprostowana i również starać się wyciągnąć, wyłożyć na podłożu i tutaj na pewno bardzo mocno będziesz czuć rozciąganie właśnie w pośladku i biodrze. Kolejne ćwiczenie, dziewiąte już, to będzie koci grzbiet, przy czym staramy się robić go głównie odcinkiem lędźwiowym i teraz nie puszczamy odcinka lędźwiowego bardzo w dół, a bardziej się staramy właśnie na tym ruchu do góry, gdzie miednica się zawija pod siebie, pępek się nieco zasysa, brzuch się napina i kierujemy kręgosłup do góry, do sufitu, a oddech staramy się brać właśnie jakby tak do pleców. Więc krótki ruch do dołu i mocny ruch do góry. Odpycham się dłońmi, przy czym akcentuję to nie łopatkami, a bardziej odcinkiem lędźwiowym. Więc koci grzbiet tutaj jak najbardziej świetnie może sprawiać taki efekt dekompresji tutaj będzie robił, więc spokojnie znowu tutaj 10 powtórzeń takich spokojnych wystarczy, przy czym zatrzymaj ten moment, gdzie jesteś w kocim grzbiecie i kręgosłup jest u góry, zatrzymaj na te 5 sekund i będzie ok. Dalej mamy ćwiczenie 10, to jest ukłon japoński, czyli siad
klęczny mamy, przechodzimy sobie kolana szeroko i przechodzimy do skłonu, ale bardzo istotne jest to, że będziemy mocno rotować ciało, czyli będziemy sobie przechodzić raz do lewej, raz do prawej, po to, żeby rozciągnąć całą taśmę powierzchowną boczną, więc będzie tutaj mięsień najszerszy grzbiet, tu świetnie rozciągane mięśnie skośne, no i oczywiście wszystkie mięśnie w okolicach odcinka lędźwiowego, także mięsień pośladkowy, więc świetna tutaj będzie praca taka rozluźniająca, rozciągająca i znowu tutaj przytrzymaj sobie po 30 sekund nawet na stronę, pamiętaj o oddechu i wtedy wszystko będzie ok, na pewno poczujesz bardzo mocne rozciąganie, no i dwa razy na stronę, jak najbardziej po 30 sekund. Dalej ćwiczenie 11, będziemy się tutaj już skupiać na mięśniu biodrowo-lędźwiowym, więc klęk jednonóż, napinasz pośladek tej nogi, na której klęczysz i pchasz biodro do przodu, jeszcze dodatkowo ręka jest w górze, co jeszcze bardziej powoduje nam rozciągnięcie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i w zasadzie całej przedniej taśmy. Co robię? Podnoszę rękę, pcham biodro do przodu i jeszcze dodatkowo lekki taki skłon boczny mogę sobie zrobić, więc to rozciąganie będzie naprawdę solidne, powinieneś poczuć to rozciąganie z przodu biodra, tylko pamiętaj, musisz mieć napięty pośladek i znowu przytrzymaj to przez 30 sekund, czyli dochodzisz do skrajnej pozycji, trzymasz 30 sekund, nawet jeszcze pogłębiasz w końcówce i jak to zrobisz? Druga strona, znowu pchasz biodro do przodu, pamiętaj o pośladku, 30 sekund i później znowu lewa, prawa, czyli po dwie serie, po 30 sekund, staraj się zrobić to bardzo dokładnie. Dalej mamy ćwiczenie 12 i tu już sobie przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających, bo osoby, które mają problemy z bolesnościami w odcinku lędźwiowym, to powinny też wzmacniać pośladek. Ten pośladek bardzo często jest osłabiony, więc takie bardzo podstawowe ćwiczenie jak wypchnięcie bioder powinno być robione. Więc będziemy sobie tutaj robić wyjście do góry, przytrzymanie przez 5 sekund i opuszczenie. Możesz zrobić 5 takich powtórzeń, 10 powtórzeń. Generalnie chodzi o to, żeby przepracować ten pośladek, żebyś czuł, że pośladek faktycznie działa. Pewnie będzie działał też odcinek lędźwiowy. Możesz czuć tutaj wzmożone napięcie. Pewnie czujesz też wzmożone napięcie w odcinku lędźwiowym, ale skup się na tym, żeby napinać poślad. Pilnuj, żeby brzuch był napięty, żeby to nie pchać brzuchola do przodu, ani właśnie nie wyginać się w lędźwiach, tylko pracuj biodrem do góry i napinaj pośladek. Ćwiczenie 13 to zdechły robak, ćwiczenie wzmacniające na brzuch, czyli znowu brzuch chcemy wzmocnić, bo często on jest słaby u osób, które mają problemy z odcinkiem lędźwiowym, z bolesnością, taką sztywnością, dlatego zdechły robak, leżysz, odcinek lędźwiowy przylepiony i po przekątnej, prawa ręka do ziemi, lewa noga i tak na zmianę. Jeśli to ćwiczenie okaże się dla Ciebie za proste, to możesz zrobić sobie przejście z tej pozycji do hollow body i zaraz Ci to pokażę zresztą. Chodzi generalnie o to, żeby czuć pracę brzucha. Teraz widzisz już to drugie ćwiczenie, czyli to ta sama pozycja wyjściowa, ale ręce i nogi działają równocześnie, trudniejsze, bo dużo dłuższa dźwignia, więc upewnij się, że pracujesz brzuchem. Jeśli Cię wygina w lędźwiach, coś tam się dzieje, to po prostu ułatw sobie to ćwiczenie. I jeszcze jedno ćwiczenie na brzuch, tym razem ze sterowaniem oddolnym, więc tutaj dochodzi jeszcze do dodatkowego takiego rozprężenia, przy czym pamiętaj, że ten ruch jest bardzo krótki, nie ma żadnego szarpania, zwróć uwagę, nie opuszczam pięt do dołu, nie robię kopania, nie robię szarpania, żadnych wyskoków, bardzo płynny ruch. Staram się zaangażować tylko brzuch, mocno wszystko napiąć i wtedy jest ok. Na koniec jeszcze mamy ćwiczenie 15. Tu się nie będzie działo nic, ale będzie się działo tak naprawdę bardzo dużo, bo to będzie ćwiczenie oddechowe. Co robię? Leżę na plecach, nogi mam ugięte i biorę wdech przez nos. Wdech ma trwać 3 sekundy, wydech nawet 5 sekund, przy czym zwróć uwagę, że powietrze, staram się, oczywiście tutaj brzuch się unosi, ale ja myślę sobie o tym, żeby pchać powietrze do dołu ciała, do odcinka lędźwiowego, żeby tam następowała dekompresja. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że był on dla Was przydatny. Mam nadzieję, że nie tylko oglądaliście, ale także zrealizowaliście te ćwiczenia. Jeśli ten problem, który jest w tytule tego odcinka, faktycznie Was dotyczył, to że teraz znaleźliśmy na ten problem rozwiązanie. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś znak po sobie, na przykład w formie komentarza, czy jakieś łapki w górę. Jeśli udostępnicie swoim znajomym, to już w ogóle będzie fajnie, bo ta wiedza i to podejście będzie szło szeroko i jeszcze więcej osób przyjdzie tutaj na kanał i jeszcze więcej osób skorzysta, w zasadzie ich zdrowie i sprawność. A na dzisiaj to tyle, widzimy się za tydzień w czwartek o godzinie 19:00. Do zobaczenia, cześć.